Siemanko, witam serdecznie na kanale Piwne Degustacje. Z tej strony Dariusz Dmytryszyn. Jedziemy z kolejną degustacją piwa, które już na samym starcie mnie wkurwiło. Mason. Mason, wiadomo, jest to ksywka z forum od pana Chmielarza. Mason, no nie wiem, jak bardzo bym musiał być pijany, żeby sobie taką ksywkę wymyślić, no ale niektórzy, widzę, z alkoholem przesadzają dużo bardziej niż ja. Nie wiem, ile bym musiał wypić, żeby taką ksywkę sobie zrobić, a żeby już swoje piwa tak nazywać, to nie wiem co. Mason, czyli no ewidentnie z Żydami, kojarzy mi się z żydostwem, z czymś złym, z jakimś plugastwem takim. No i zemsta Żydów przyszła już. Myłem sobie szklankę specjalnie. Szklankę do stautów oczywiście, czyli no nie szklankę, tylko ma inną nazwę, teraz mi z głowy wyleciało, sorry, no, bo taki wkurzony jestem. No i myłem te szkło do stautów, właśnie żeby te piwo zdegustować, no i niestety stukło mi się. Zemsta Żydów jest, Żydzi nie zapomnieli. Takie życie. Etykieta. No, dobra, no. Niby słaba, ale coś w tym jest, nie? Nie jest najgorzej. Piwo w stylu stout, dlatego Max Stout, tak się ze... posiadając ten berecik i fajkę, czyli jakieś tam rzeczy kojarzące się ze Szkocją, też nazwa kojarząca się ze Szkocją, Max Stout, mi się to z McDonaldem skojarzyło, więc nie trafione. Co my mamy tutaj? Wędzony stout, żytni stout i mocno chmielony stout. Po co pić trzy różne piwa, skoro można to mieć w jednym? Ja tutaj nie zgadzam się z tym. Ja zawsze wychodzę z założenia, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Ja tutaj nie wpasował już. Sugerowana temperatura spożywania 8-10 stopni. Moim zdaniem za mało. Ja to piję w 15-16, będę to pił. Szkło dowolne, byle czyste. Pasuje do potraw o mocnym smaku, takich jak steki, wyraziste sery, gorzka czekolada. A także do dobrego kina i muzyki rockowej. Dobra, z tą muzyką rockową, ok, fajnie. Piwo ciemne, niefiltrowane, pasteryzowane. Ekstrakt 12, alkohol 4,5. Składniki: woda, słody jęczmienne, pale ale, monachijski, karamunich, wędzony torfem, czarny, słód żytni, palony jęczmień, chmiele Magnum, Challenger, Chinook, Simcoe, drożdże, Downstar, Nottingham. Wszystko w składzie opisane pięknie, cudownie, super. Uważono w browar Tarczyn. Tarczyn się zawsze z sokami kojarzy, a tutaj niespodzianka. W Tarczynie, jakby ktoś nie wiedział, jest browar, który do grupy Jabłonowo należy. O, nawet napisane. Rozlano w browar Jabłonowo, zarząd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa. Przechowywać w chłodnym miejscu, poza zasięgiem wieprzotoperzy. Fajny tekścik na koniec, bardzo podoba mi się. Data przydatności 5 marca 2015, czyli tym razem jestem, zmieściłem się. Mason Max Stout. No zobaczymy, jak to będzie smakować. Panie i panowie, kapsel Golas, Nygus. Le
Leciutko te spalone przewody, elektryczne spalone opony, ale to bardzo leciutko czuć. One są wymieszane z gorzką czekoladą. Aromat dość słaby, ale bardzo fajny, bardzo przyjemny. Mam nadzieję, że w szkle będzie lepiej. Tak, panowie i panie. Piwo jest bardzo ciemnym, brązowym kolorze. Tak, bardzo, ale to bardzo, no nawet można powiedzieć, że w czarny, albo nawet w kolorze Coca-Coli. Piana jest drobno i średnio pęcherzykowa. Niezbyt obfita, ale to akurat nie jest. Wadą w beżowym kolorze. No, taka dość okej. Czekolada plus te kable spalone. Aromat bardzo fajny, bardzo przyjemny. Na pewno nie jest to z aromatu Smoky Joe, tak? Gdzie kable spalone, spalone gumy, wibratory stare, tamto jechało gumą spaloną strasznie. Tutaj nie. Tutaj też czuć tą gumę spaloną, ale ona jest przyjemnie połączona z czekoladą. Kawowe nuty jakieś. No, aromat muszę przyznać super. W smaku też bardzo fajnie tą czekoladę czuć. Niskie wysycenie. Czuć troszkę w smaku właśnie tą wędzonkę torfową. No, w smaku czuć. Na pewno nie jest to piwo dla wszystkich. Jeżeli ktoś chce zabrać się za Smoky Joe, to polecam najpierw z Masona skorzystać. To będzie bardzo dobry i przyjemny wstęp. Piwo jest bardzo przyjemne, bardziej pod takiego oatmeal stouta, czyli stouta owsianego wchodzi. Goryczka jest, ale nie jest na wysokim poziomie, jest na takim średnio niskim poziomie, bym przyznał. Ale nie, no, trzeba przyznać, że piwo bardzo dobre. Bardzo dobre piwko, polecam wszystkim, pomimo swojej nazwy Mason i Mac Stout, czy kojarzący się z Mac
Donaldem. Piwo jest ok. Na pewno ludzi nie interesujących się piwem może lekko zszokować tą nutką właśnie spalonej gumy, spalonej elektryczności, kabli elektrycznych. Ale kawa i czekolada też jest. Nie no, super. Super piwko, naprawdę polecam wszystkim, którym Smoky Joe nie podszedł, to polecam, zachęcam do skosztowania Masona Max Stouta. Ja za tą zbitą szklankę będę... ja za tą zbitą szklankę się zemszczę. Zemszczę się w ten sposób, że opowiem suchar o Żydach. Suchar żydowski. No to podejrzewam, wiele z was już ten suchar słyszało. Dobra, no ale co? Ale opowiem. Zemsty za tą szklankę. Nie zapomnę wam tego, Żydzi. Hans w Oświęcimiu dla Żydów postanowił dyskotekę zorganizować, nie? No, oczywiście te wielkie komory prysznicowe ścianką przedzielił, nie? I w dwie komory stworzyły się. Napuścił do jednej i do drugiej komory Żydów i wiesz, za konsoletą stanął, nie? I siemano tu DJ Hans, jak się bawicie? Dobrze! Jak się bawi lewa komora? Super! Jak się bawi prawa komora? Elegancko! No to gazu! I gaz poszedł i tak się bawią, tak się Hans, taką imprezkę im zrobił. Ha. To macie za tą szklankę. Na razie, siemanko, trzymajcie się.